Cześć, dzień dobry. Dzisiaj moją gościnią, a jest to moje wielkie już teraz spełnione marzenie, jest Katarzyna Bonda, autorka y, licznych y, kryminałów, ale też moich, powiem najpierw o książce mojego życia, która Zadałaś mi pytanie, jak weszłaś do studia. Jak to się zaczęło, że ja się zaczęłam tym interesować? Zaczęło się od tej książki, którą poleciła mi sprzedawczyni księgarni na dworcu PKP w Katowicach. Bardzo tej pani dziękuję. Pozdrawiamy tą Pozdrawiamy panią. Pozdrawiamy tą panią. E... Tak, więc jest to książka przełomowa w moim życiu, myślę, że w twoim również, ale to do tego jeszcze przejdziemy, ale spotykamy się głównie. Ja chciałam powiedzieć, no, że to jest... jest wspaniałe, że w końcu się spotykamy. Tak. Bo, bo my się totalnie cały czas przecinałyśmy tak. i, i, no i nigdy to się nie udawało. Nawet ostatnio myślałam, że w końcu będziemy razem w garderobie. Miałyśmy mieć na Empikach. Na Empikach, tak. także, także bardzo się cieszę. No, Ja jestem twoją fanką, mam nadzieję, że się to się nagrało. Pokaże. Jestem wciąż, że no. nie mogę takich rzeczy słuchać. Dziękuję. Więc to jest, to, to jest wzruszające i myślę, że rób dalej taką świetną robotę, żeby ludzie pogłębiali e, swoją emocjonalną przestrzeń i oswajali te lęki, bo chyba po to się to robi. Też tak uważam. E, I po to y, ja piszę kryminały, a ty myślę po to tworzysz swój program, żeby, żeby pokazywać ludziom. E, Głębszą przestrzeń pod tą sensacyjnym tak. elementem, bo każda sprawa ma ten element, taki, który jest brutalny i który jest przerażający, ale pod spodem jest nasze życie. Mm -hmm. No właśnie, bo spotykamy się tutaj przy okazji premiery twojej książki. Dzisiaj jest ta premiera 13 marca. Książka Krew w piach jest to kryminał, ale jest to kryminał, który. Kochałam swoim całym sercem, ponieważ jest historią prawdziwą. Jest to historia tak zwanego tulipana z koło brzegu. Krwawego. Nawet. Krwawego, tak. E, tutaj oczywiście są zmienione niektóre elementy, ale to jest oczywiste. Natomiast książka opowiada o mechanizmie. Seryjnego czy wielokrotnego zabójcy, bo też nie wiem w sumie, jak go definiować, ale też kobiet, które padły jego ofiarami, on był bardzo metodyczny. Zaraz będziemy o nim opowiadać. Chciałam jeszcze zwrócić uwagę na przepiękną okładkę tej książki, którą zaprojektował Andrzej Pongowski. Jest to bardzo minimalistyczna i przepiękna okładka, jest szorstka. A obiecałam, że o tym powiem, bo po pierwsze jestem nią zachwycona, bo różni się od okładek kryminałów. No jest przepiękna, jest symboliczna, minimalistyczna. Takich okładek się kurczę u nas nie robi. Takich okładek nam trzeba. Dziękuję tak. bardzo, że to zauważyłaś, bo yy, z Andrzejem Pongoskim bardzo walczyliśmy, żeby ta książka miała właśnie taką okładkę. Myślę, że ona właśnie yy, Dobrze oddaje tą tajemnicę. I gdyby tak. na okładce było coś bardziej dosłownego, myślę, że pewnie, że tak, bo mam takie kryminały i to, to po prostu jest taki trend w Polsce, ale strasznie mi się podoba. Jest to moje spełnione marzenie. Od lat z Andrzejem cały czas spotykamy się w różnych miejscach i za każdym razem zastanawiamy się, do jakiej książki Andrzej mógłby zrobić okładkę. Mam nadzieję, że teraz już tak zostanie. No, trzymamy I... kciuki. Ja, kiedy zobaczyłam tą okładkę, bo Andrzej y, po przeczytaniu książki y, dosyć długo myślał: Andrzej pracuje mhm. w taki sposób, że szuka y, takiego elementu, który będzie, y, no właśnie, symbolem. I bardzo mi się to podoba, że okładka jakby uruchamia taką przestrzeń w naszym, mhm. w naszej, bym powiedziała, nawet nieświadomości, gdzie oddziaływuje na, na, na te emocje, że to nie jest jakby, nie dotyczy faktów, tylko dotyczy czegoś więcej. A jak pisałam tą książkę, to też to była moja intencja żeby to nie była tylko historia mm, brutalnego sprawcy, który działał bezkarnie przez wiele lat, gdzie kobiety były zaginione, gdzie on łowił następne ofiary, yy, tylko żeby pochylić się nad tą sprawą w takim kontekście, że była blisko. Człowieka, który y, może również, jakby spotkać taką osobę na swojej drodze, człowieka, kobietę, mhm. ale to też nie jest tylko kobieta, bo te kobiety mają ojców, mężów, braci, synów, synów i tak dalej, i tak dalej. Jakby pojawia się taka, takie pytanie właściwie. Większość tych seryjnych sprawców, psychopatów, różnego rodzaju złoczyńców, nam się wydaje, że to jest jakiś inny gatunek ludzi, że oni przynależą do innego świata, że to jest świat, do którego my nie należymy. Jeżeli się nie będziemy zachowywać ryzykownie, tak. to po prostu jesteśmy bezpieczni. Jakby ta historia absolutnie, moim zdaniem, dowodzi, że, że nie jesteśmy. No, właśnie, bo kobiety, które występują tutaj w książce, to są kobiety od sasa do lasa. Mamy e, kobiety, które są z, adoptowa. Czy no, to nie jest jakby nic, no ale powiedzmy, jest jakaś historia braku miłości, jest historia patologii w rodzinie, jest historia uzależnień, jest historia ogromnego sukcesu, jest historia yy, takiej młodości. Yy, I tutaj mamy jednego mężczyznę, który te kobiety ze sobą. Zespala w jakiś sposób, dobiera je sobie, a potem się okazuje, że to jest bardzo konkretny typ kobiety. Jakie kobiety yy, Mariusz G., czyli Adam Szulc, pierwowzór Twojej yy, postaci Adama Szulca, jakie kobiety wybierał i dlaczego takie kobiety wybierał? Znaczy, po, po pierwsze to powiem, że było ich tak dużo, że to, co będzie będą czytelnicy mieli okazję jakby doświadczać fabularnie, yy, to jest jakiś wyimek. Jakby tak. wybrałam te konkretne kobiety jako takie symbole, tak? Natomiast w momencie, kiedy czytałam akta, to po prostu zaczęły mi się imiona mylić. One się Schemat. w książce zaczynają po, po, na początku myśleć. Dopiero potem, jak już wiem, że się nie pojawią żadne inne, to już pamiętam, która jest... Czy... Ale musiałam tak, tak zrobić, bo Bardzo mówisz dobrze. o tych walentynkach, tak. gdzie on po prostu od jednej do tak. drugiej jedzie I, i chciałam, żeby to nagromadzenie było <laughs> i żeby czytelnik po prostu oszołomił się. Tak, bo ja miałam też tak, dobra, to czekaj, u której strategią. on teraz jest. tak. <laughs> Natomiast jakby to było konieczne, żeby pokazać mm -hmm. jego modus operandi właściwie i jakby takie przygotowania do tych jego różnego rodzaju przestępstw. Ponieważ każda z nich pełniła jakiś rodzaj funkcji, on je traktował totalnie instrumentalnie, przedmiotowo i wykorzystywał je i ich, ich atencję do tego, żeby załatwiać swoje interesy. A jeśli chodzi o typ, no to on był rzeczywiście, jest pewien typ, jest typ, który... Fizycznie był zainteresowany kobietami, które były, miały większe piersi, które były lepiej zbudowane. Po prostu lubił kobiety, nie, nie lubił ku chudych kobiet. Nawet jest taka bohaterka, której zalecał, mm -hmm. żeby trochę się podtoczyła, bo jest tak chuda, że obija się ognaty, jak, mm -hmm. jak są nie, w sytuacjach intymnych. I, Myślę, że to jest bardzo duża obelga jakby po, jeżeli słyszysz coś takiego, to jest po prostu mm, kobieta, no nie, nie czuje się wtedy najlepiej. Więc jakby on y, miał taki typ swój, y, no po prostu taki cielesny, ale to się łączyło bardzo wyraźnie z tą przestrzenią, co, co y, ten y, element, że one były bardziej dorodne znaczył dla nich. Ponieważ one nie były wcale zadowolone z tego, że y, chciałyby troszkę schudnąć. Każda z nich jak jedna miała z tego powodu kompleks. Mhm. I co nam to daje? Daje nam to, że on wybierał kobiety z niższym poczuciem własnej wartości. Takie, które były e, spragnione tego ciepła i miłości, i e, bardzo często miały różnego rodzaju kłopoty, ale też nie wszystkie, bo niektóre miały sukces i finansowe, i miały dobrą pracę, tak. a jednocześnie. Dalej w sercu był ten głód miłości, jakby ta dziura, która no, dla nich była pewnego rodzaju wstydliwa: że nie mam faceta, że powinna mieć faceta, że powinna mieć super faceta, że mhm. ten facet jakby ją definiuje. I moim zdaniem to był, ich, to był ich po prostu ten najważniejszy defekt, który sprawiał, że one były w stanie wejść w tą tak zwaną miłość. Bo żeby była jasność. Mówimy o miłości, ale tam miłości w ogóle nie ma. Tak naprawdę to jest rodzaj zauroczenia za tak. i i to co jest moim zdaniem najstraszniejsze, że one wszystkie bardzo chciały wierzyć w te iluzje jakby tworzyły sobie takie scenariusze harlekinowe, takie, mm -hmm. takie romantyczne bajeczki dosyć szybko na głęboką wodę wchodziły z Adamem Szulcem, czyli po prostu bardzo szybko się to rozwijało. Wanda Rudecka po miesiącu zostaje jego narzeczoną. A po pół roku ma zostać jego żoną, tak. Po, po prostu to jest jakby trochę szybko, tak, więc i, i wszystkie, każda z nich jakby to tempo on tak narzucał. Jego system też polegał na tym, że to był taki pan znikalski, czyli pojawiam się tak. i znika. Czyli I... musisz ty jako kobieta się o niego martwić, troszczyć, co Ale... się dzieje, zabiegać. Ale wiesz, co się dzieje? Dzieje się to, że jak go nie ma, to ty o nim myślisz. No tak. Tęsknisz. Tęskniesz. On ci wysyła bardzo dużo wiadomości, obiecuje ci różne rzeczy. Te wszystkie bajeczki ci, w, ci wchodzą i kiedy ciebie e, z nim nie ma, no to w pewnym momencie one się zaczynają zastanawiać, no co on robi, a może on jest z kimś innym i co, co one robią. Zaczynają się o niego starać. Tak. Tam były nawet takie sytuacje, że one się kłóciły ze sobą, nawet dochodziło do gruźb, jedna drugiej y, mówiła okropne rzeczy, nawet tam doszło do jakichś takich Rękoczyna. szarpanin, wobec czego y, wydaje mi się, że był mistrzowski w tym, żeby stworzyć taki zestaw, taki harem, taką mhm. grupę kobiet, które po prostu mm, tylko złowienie się liczyło, ale jak już ją złowił, i powiem to, Przespał się z nią. To był też bardzo ważny element. To była jego ważna karta Totowa, czyli jakby no był chyba manipulacja świetnie. seksem. Mm -hmm. I one natychmiast to wpadały i nazywały to miłością. Mm -hmm. Oczywiście y, ja bardzo ich będę bronić. Tak. Bo po prostu nie chcę, żeby y, nie chcę, żeby pojawił się taki element, że jakie one były. Głupie. Tak, naiwne. Jakby nawet nie chciałam tego słowa powiedzieć, mm -hmm. bo jak tutaj siedzimy i jak mam nadzieję będą to oglądały dziewczyny i kobiety. To każda z nas była chociaż raz w życiu w sytuacji, że jest zauroczona kimś bez wzajemności, albo ten ktoś wymaga od niej, że musi się postarać i gdzieś jej się grodzi w głowie, że y, jeżeli zrobię coś więcej, to może ta bajeczka się spełni. Mhm. I dlatego będę tego bronić, ponieważ no, wszystkie jesteśmy kobietami, jakby emocje są, nie mamy nad tym kontroli zupełnie. Jedyne, co możemy zrobić, to właśnie zbudować to poczucie własnej wartości, jakby zaakceptować fakt, że na przykład, nie wiem, teraz jest sama, albo teraz waży parę kilo więcej i wcale nie musi chudnąć, tak? Jakby, bo po prostu super, to jest wspaniałe, bo akurat tak się ułożyło, albo nie wiem, po ciąży kobiety tak. ma, mają problem z rzuceniem. A on jakby właściwie w pewnym momencie nie robił nic, mhm. czyli... To jest najlepsza strategia. To tak samo, jak najlepszą strategią podczas przesłuchania jest się nie odzywać. Nie odzywać, mhm. bo wtedy ta osoba bardzo dużo mówi. Tak samo on, jakby ta, ta taka zaplanowana pasywność sprawiała, że one po prostu wręcz do niego garnęły się, przychodziły, śledziły. Mhm. Jakby to było bardzo częste, zresztą opisuję to w książce, że one nawzajem się widzą. Tak nawet podjeżdżają zaznaczają swoją obecność wiem że teraz z nim jesteś wiem że teraz czy dam... znaczy, nie mm -hmm. wiem czy pamiętasz tą scenę gdzie Zosia jedna z ważniejszych bohaterek tak. która jest zakochana w nim od 12 lat czyli to jest relacja totalnie toksyczna y Polegająca na, na takich, to jest sinusoida, czyli wspaniale, okropnie, wspaniale, okropnie. okropnie, i jakby te krzywe coraz są większe, tak? I co ona robi? Ona się z nim kłóci przez telefon, są walentynki, i po tej kłótni, co ona robi? Jedzie do niego. Jedzie do niego, tak. Znaczy, jakby to jest po prostu, y, znaczy ja, ja, gdybym pisała to, przysięgam ci, gdybym pisała to jako kryminał, nie y, historię, która. Wszystko tutaj jakby jest, niektóre rzeczy są skompresowane, ale wszystko jest prawdziwe i każdy element jest stworzony na bazie tych prawdziwych wydarzeń. To bym chociaż jedno uratowała. Wiem. Rozumiesz? A tam się nie dało. Nie dało się, tylko możesz patrzeć, jak one spadają w dół i że ta równia pochyła mhm. jest po prostu nieunikniona. Cieszyłam się, to taka moja przyjemność z czytania tej książki, że nie pamiętałam, i nie sprawdziłam sobie, nie przypomniałam sobie historii prawdziwej przed przeczytałem tej książki, bo są dwie bohaterki, i jest Wanda i Zofia, i wiedziałam, że która jest z nich musi zginąć, mm -hmm. ale nie wiedziałam, która. Mm -hmm. e Potem się tego dowiaduję, i na śmierci właśnie jednej z nich e popłakałam się, bo ta śmierć jest też okropna, jest okrutna, bo też e odbywa się podczas randki. Do której ona się daje przypomienia. Ja I mam tak. cały czas. Tak, i tam jest rodzina, która czeka jednocześnie, bo ona rezygnuje ze spotkania rodzinnego. I w ogóle postać, właśnie o której mówię, jest też bardzo ważna z tego tytułu, że tam jest rodzina, która zna Adama Szulca, i wie, że on kiedyś był w życiu tej ofiary. To był jego błąd. To był jego to błąd. Go, to dokładnie. Był jego błąd. I jest moment, kiedy rodzina się spotyka nas właśnie tam u, u tej kobiety, i syn zauważa że są tutaj majtki, mm -hmm. że jest druga szczoteczka. I też nie konfrontuje, czy niby próbuje zapytać, czy ktoś jest w jej życiu, ona się wypiera, ale nie pyta wprost, bo nie wiadomo, znaczy, ale z drugiej strony pewnie ona by poszła w zaparte, zaczęłaby... Ona nawet idzie w zaparte, tak, tak na ogóle, Tak, tak, tak. Znaczy, powiem tak, że ja wymyślając jakby strukturę tej książki, zaczynałam w ogóle trzy razy i zastanawiałam się, w jaki sposób to opowiadać i Ostatecznie zadecydowałam, że będę opowiadała, że jakby Adam Schulz wyświetla się w zwierciadle oczu tych kobiet. I chciałam, żeby ta zbrodnia, o której te teraz powiedziałaś, żeby właśnie nas zabolała. I Ona boli bardzo. Mhm. I po prostu zastanawiałam się, w jaki sposób mogę to pokazać, żeby czytelnik odczuł to. Tak dotkliwie, jak na przykład odczuwa to syn e, tej bohaterki, e, jak odczuwają to wszyscy bliscy, którzy mm, jadą jej szukać, bo ona jakby dzieli los tych, co poprzednio, tak, czyli tak, tak. byłaby zaginiona. I, I pomyślałam sobie, że to jest tak naprawdę taka bardzo bliska rzeczywistości kobieta, że to mogłaś być ty, tak? Tak. E, ona ma świetną pracę rodzinę, jest bardzo związana ze wszystkim, miała przyjaciół. Właściwie nie potrzebuje Adama Szulca. Nie, w ogóle. Natomiast z drugiej strony wyobrażasz sobie, jak, jak, jak się mógł uczuć syn. Syn. To jest odwrócenie jakby e, sytuacji, która występuje normalnie, gdzie Bo matka troszczy mm -hmm. się o, o, o dziecko, o syna, a tutaj syn. Drży o tę matkę. Tak, jakby to jest i, e, i w tej historii jest mnóstwo takich elementów, takich odwróceń, takich sz szokujących, a jednocześnie takich, które właściwie one się wydarzają. Bo w dzisiejszych czasach kobiety po rozwodzie pierwsze co robią, zapisują się na Tinder'a albo na te wszystkie tam portale randkowe, tak. i zaczynają szukać sobie następnego faceta. Mhm. To już nie są te czasy, że y, kobiety, y, nie wiem, były wdowami albo były rozwódkami, do końca życia były same, no bo miałam jednego męża, tak. Mhm. Y Wobec czego jakby to jest absolutnie jakby, sytuacja taka, która no po prostu dzieje się cały czas. Na szczęście, jakby niektórzy nie wożą się kiedy w bagażniku. Natomiast, mimo wszystko, myślę, że taki syn, który odwiedza mamę i widzi te perfumy Diora i te majtki, no właśnie co mógł zrobić? Powiedz. Czy właściwie, bo tutaj jest bardzo dużo takich sytuacji, że my widzimy, że bohaterowie reagują w określony sposób. I gdyby zareagowali inaczej, to ta historia cała potoczyłaby się inaczej. Pewnie poszłaby tak. inną drogą. Ale oni reagują w ten sposób. I jakby spiętrzone te elementy emocjonalne, one sprawiają, że właściwie tak jakby wszyscy pomagali a, a, a Adamowi Szulcowi, żeby on był bezkarny. Jest świetna postać w tej książce, która em, w ogóle szapoba, uchwyciłaś taką bitwę. Pomiędzy siostrą e, jednej z kobiet Adama, ma Marią w tej książce, kiedy ona nie ma do niego zaufania, absolutnie, za grosz. I jest moment, w którym on doprowadził do zabójstwa, czy po prostu popełnił zbrodnię, o której nie powiedział swojej kobiecie. Prawdopodobnie ona nic o tym nie wiedziała, bo też w sumie tego nie wiemy. E, w każdym razie jest moment, kiedy ona. Otruta przez niego dzień wcześniej, jakimiś lekami, budzi się, jest taka po prostu całkowicie skacowana, i siostra tam jest. I ta siostra po prostu temu Adamowi, całą sobą, całą, każdą komórką ciała mu nie ufa. I on te wygibasy, które on robi, żeby wzbudzić zaufanie, żeby coś wytłumaczyć, żeby okłamać, oszukać, to jest arcydzieło absolutnie, bo tak działają właśnie manipulatorzy świetni. Czy socjo, czy psychopaci, czy narcy, narcyzi, i ona się po prostu daje w pewnym momencie kupić, że ona tak. w pewnym momencie mówi: Dziękuję ci, że ty się tak o tym tak, mówią, i się to, tyłu, i, i, to jest, I to jest moim zdaniem właśnie najstraszniejsze, że y, ona jako jedyna dosyć długo tą intuicję trzyma tak. i nie daje się złapać, tak. prawda? I jakby od początku ona jest tym głosem rozsądku, ale nawet ona, nawet ona. Nawet ona po prostu w pewnym momencie, jakby ta mgła, którą on tworzy, ten cały nie wiem, jak te techniki się nazywają, ale oni mają te swoje sposoby na to, żeby tworzyć takie zasłony albo takie yy, yy, krzywe lustra, które są potłuczone, gdzie ci się odbija bardzo dużo różnych elementów i w gruncie rzeczy nie, nie wiesz, nie wie, na ładnie. co patrzysz. Tak. Mhm. no to jest, to jest. Chyba najbardziej mnie to przeraża w Adamie Szulcu, bo on właściwie, jeżeli ktokolwiek mu zadaje jakiekolwiek pytanie to on naprawdę w bardzo szybki sposób wie, jak się wydostać z tego potrzasku. No tak było też, jak go zatrzymali. Mhm. Znaczy to już było y, 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 też... W momencie zatrzymania nadal oni nie mieli ciał. Mhm. Jakby to było totalne ryzyko i samo zatrzymanie też było bardzo znaczy, nic nie wymyśliłam. On naprawdę otworzył tym policjantom na golasa, tak? Jakby, dlaczego on to robi? To jakby ja bardzo długo się zastanawiałam, bo to nie jest typowe zachowanie. Może, ich zbić po prostu z tropu. Dokładnie. Mhm. Dlatego, że przychodzi kobieta zrobić? w ciąży. Tak. Rozumiesz? Tak. Od razu, to jest momentalnie też dla mnie motyw. Widzi, tak. widzi, że to jest kobieta, że to nie przychodzi facet bysior. E, jakby przyszedł facet z brodą, to on by mu pewnie nie otworzył na golasa, tak? Jakby, momentalnie po prostu, to są po prostu sekundy, kiedy on ustawia strategię. I potem, kiedy oni go zatrzymują, on miał na wszystko kwity, na wszystko miał wytłumaczenie. Tak. Mm, idealnie żonglował y, odpowiedziami. Y, nie, nie mówił nie, nie mówił tak, tylko mówił, że powie później. Oczywiście nigdy do tego nie dochodziło. <ścoughs> Jakby to chyba kilka miesięcy trwało. Mhm. Była bardzo y, szeroko zakrojona akcja poszukiwania mogił. Y, już wiedzieli mniej więcej. Y, nie powiem dlaczego, bo nie chciałabym tak. spalać. E, jakby ten teren był ogromny, e, były psy dwa, e, z dwóch miejsc e, w, w Polsce ogromne koszty, bo ci wszyscy przewodnicy, traliera, szpikulce, kotwice, georadar, helikoptery i nic. A on siedział cicho. Jakby e, I właściwie to, to moim zdaniem dla mnie było. E, ja zacytowałam tylko fragment stenogramów takich tajnych, y, gdzie on jest prawdziwy. To jest ta rozmowa w tym miejscu, co nie powiem, gdzie mm -hmm. to się dzieje. I to nie jest wymyślone, tylko to jest na bazie... Nie mogłam zacytować y, tak na żywca, ponieważ nie dałoby się tego czytać, tak? Było to potworne i wulgarne. Złagodziłam trochę, ale myślę, że i tak czytelnik poczuje... Z kim mamy do czynienia. Czyli tam mamy Adama Szulca Gołego, kiedy on już ma zdjęte te wszystkie maski, kiedy rozmawia z tym. Te wszystkie koszule, te wszystkie różowe koszule, koszule bez tak. zagnieceń, te wszystkie perfumy, te wszystkie skineczki, żel na włosach i tam te reszta rzeczy. I myślę też, że ta cała sytuacja, w której on jakby jest zatrzymany, jest aresztowany, ale. Y, jeszcze nie wiedzą, y, gdzie są y, ciała, ciała tych kobiet, dla niego to jest tak naprawdę taki moment triumfu, paradoksalnie. Znaczy mówię teraz z perspektywy psychopaty tego mm -hmm. typu, ponieważ on w tym momencie trzyma władzę. Dokładnie. I, i on i jakby y, do tej pory y, część tych y, materiałów, które, y, bo oczywiście było więcej kobiet. Są zaginione y, kobiety. Są kobiety, które y, y, no, mają. Y, ja użyłam jednej sprawy, nie będę mówić, y, która to jest, żeby znowu nie robić spoilera, ale y, one zostały do oddzielnego do rozpatrzenia wyłączone, przez to, że śledczy uznali, że lepiej mu udowodnić, Mniej, te, mniej ale, ale, pewniaków. Ale, ale żeby już go wyeliminować. I moim zdaniem to była wspaniała strategia, ponieważ w przypadku takie, takiej osoby, takiego manipulanta i takiej e, sprytnej jednostki, która mm, no nie kieruje się emocjami, on, on doskonale imitował emocje. On potrafił płakać na zawołanie. Potrafił... No właśnie ty, to, tym jest często psychopata. To też jest serial, do którego się lubię odwołać, bo tam jest świetnie to pokazane. Czyli Dexter, który był właśnie psychopatą i on się musiał dostos on łapał emocje z otoczenia, uczył się tego, tak. ok, w takich sytuacjach po prostu podręcznik. I w, albo, albo algorytm, jeśli coś zaistnieje, to wtedy moja reakcja powinna być taka. Znaczy, oni się dosyć szybko tego uczą, ponieważ już jako dzieci orientują się, że są inni, tak. i że jakoś dziwnie ludzie na nich patrzą, rówieśnicy, ale jeżeli zareagują w taki sposób oczekiwany i yy, większość z nas, nawet w sytuacjach, nie wiem, jakichś krytycznych, traumatycznych, powstrzymujemy jakby te emocje, staramy mhm. się jakby to przetrwać, zachowujemy tak, nam się wydaje zimną krew. A tego typu osoba wie, że osiągnie określony efekt u ciebie emocjonalny, jeżeli zareaguje w taki, a nie inny sposób. Wobec czego jakby on na zawołanie po prostu płakał, to były tak wielkie łzy, które płynęły, klękanie, przepraszanie, błaganie o litość. Jak trzeba, to groźba. I on potrafił to o 180 stopni obrót w sekundę. Mhm. Znaczy y myślę, że y jest tam taka scena, jest tam scena kobiety, którą potem chce ukarać, może nie powiem jak, ale która też była jego wieloletnią kochanką i przyjaciółką, i wspólniczką, gdzie ona orientuje się, ona podejrzewa, ona wie, ona jest na niego wściekła, ona, on jej zniszczył życie, on jej zrujnował jej karierę i a jednocześnie nadal ona ma takie poczucie porażki, chciałaby go odzyskać, bo dlaczego niby go wpuszcza, tak? Mhm. Ale kiedy on zachowuje się w określony sposób i to jest zachowanie i to jest właśnie zachowanie gdzie ona nadal jest w szoku. I mi się wydaje, że mm, my ludzie, którzy nie mamy pośledzonego tego ciała migdałowatego, po prostu nie jesteśmy w stanie tak naprawdę ich zrozumieć. No bo tego się nie da zrozumieć. Nie da się tego po prostu jakby pomieścić, ponieważ nadal reagujemy tak jakbyśmy mm, Normalnie zareagowali, czyli jakby z empatią, e, ze współczuciem, ze zrozumieniem do drugiego człowieka, z takim poczuciem, że jest relacja wzajemności, czyli ja jestem dla ciebie miła. To dlaczego? Albo ty masz... czegoś nie wypada w tym momencie powiedzieć, prawda? Czy, czy zrobić? Uwzględnić uczucia drugiej osoby. No także, m, tak naprawdę, jakby ona, y, myślę, że. M, nie, nie będę mówiła, co, mhm. jaki tam jest finał, bo, bo to byłby. Duży spoiler. trudno, trudno mhm. się o tej książce mówi, powiem ci szczerze. Nawet jest mi trudniej niż kiedy rozmawiam o kryminałach, chociaż one też mają rozwiązanie zagadki i tak dalej. Ale tutaj w tym przypadku tak, ujawnienie każdej z tych kart, y, obawiam się, że zabierze czytelnikowi jakby przyjemność poznawania historii. A z drugiej strony mam świadomość, że ludzie mogą sobie wrzucić to w internet i sobie poszukać y, jakby prawdziwego procesu. Więc myślę, że o tych rzeczach mo można mówić. Jasne. Ja powiem ci, że ja pamiętam, że kiedy Paweł Fonfara, bo Paweł Fonfara z wielkiej litery przyszedł do mnie y, dwa lata temu y, i powiedział, żebym y, o tym napisała, to ja y, byłam sceptyczna, ponieważ to było jeszcze za wcześnie. Nigdy nie, nie biorę takich spraw y, na stół i nie zaczynam ich obrabiać, bo y, czekam, aż ten kurz o, osiądzie, ten sensacyjny kurz i kiedy będę mogła się do tej historii zbliżyć, ale y, pamiętam bardzo dokładnie, że w momencie, kiedy zaczęłam y, jakby, musiałam to po prostu sprawdzić, tak, żeby mu w ogóle odpowiedzieć, czy, to, czy, czy mnie to interesuje, to sobie myślałam, że ta historia jest niewiarygodna, że w sensie one, ona się wydarzyła, ale ona jest, te klocki Pasują do siebie. To po prostu jest tak, jakby y, wszystkie te elementy, tak jakby jakiś fatum, tak? Jakby tak, tak jest w greckich tragediach, że to tak idealnie do siebie pasuje, i że właściwie cokolwiek ta osoba zrobi, to ona i tak jakby będzie musiała zapłacić. I y, y, w wielu życiorysach tych bohaterów tak jest. I zastanawiam się, jak to ten węzeł czasu i przestrzeni się splótł, jak to jest w ogóle możliwe. I mi się wydaje, że to jest naj straszniejsze w tej historii, najbardziej dramatyczne. I yy, mm. na szczęście bardzo wiele z tych kobiet wykazało spryt życiowy. I to jest budujące. Tak. Budujące też yy, i takie oddające mi poczucie sprawiedliwości jest to, że złapały go kobiety. Dziennikarka i policjantka. Za którą byś pięciu złotych nie dała. Naprawdę? Znaczy po prostu... Yy, szanse na rozwikłanie tej sprawy były praktycznie żadne. żadne. No bo jeżeli mamy do czynienia z bardzo młodą dziewczyną, która... Ona naprawdę była tak młoda? No nie, myślę, że mogłaby się e, znaleźć i, i... Porozmawiać z nią. Tak. E, na... To chyba mogę mhm. powiedzieć. Ona e, też była zaangażowana w tą sprawę e, nie, nie tyle na początku jako dziennikarka, tylko po prostu jedną z ofiar Adama Szulca była jej koleżanka. Tak. I jakby mm, to po prostu sprawiło, i to, jakby. Ja myśli, to jest siła że... kobiet. Mm, tak. jakby to jest taka siostrzana siła kobiet, że jakby idziesz y, y, ratować siostrę. Kiedy. Mm -hmm. y, dlaczego, dlatego zaczęła się tym interesować. Nie powiem, co ona znalazła, co sprawiło. Co było bardzo ważnym takim przełomowym klockiem, e, do tego, żeby ta sprawa. Y, że prokuratura mogła połączyć te śledztwa. prawda, bo jest taka, że. Na początku to były w ogóle rozstrzelone sprawy, które po prostu leżały. Zaginione kobiety. Zaginięcia, w które, tak. y, które po prostu. Y, prawda jest też taka, że tak wiele kobiet y, akcja się rozgrywa w Międzyzdrojach. oryginalnie tak, w kołobrzegu. Się, się rozgrywała w koło brzegu. Nadal mamy do czynienia e, z nadmorskim kurortem. Co też jest ważne, co też moim zdaniem ma znaczenie i co też jakby wpisuje się w profil Adama Szulca, który jest marynarzem, który jest wiceprezesem klubu Morsa i osobą de facto publiczną, bo mamy do czynienia z małą społecznością. Więc kiedy ta Dziennikarka i ta policjantka, która jest zaawansowana zaawansowanej ciąży, żadna z nich nie jest jakby na tyle. Nie mamy czy nie z detektywem, który mówi: Ja zagnę na niego parol, teraz pójdę i go znajdę i znajdę wszystkie dowody. Tylko mamy dwie dziewczyny. I każdej coś nie pasuje, i każdej coś śmierdzi. I wcale, i wcale, i wcale one. W ogóle to nie jest dobry czas na to. Nie. Jedna jest na urlopie. Już zdrowocznie. I nawet na wahania, Czy w tak. ogóle powinna zawracać głowę tak. swoim ludziom z wydziału, ponieważ yy, no po prostu yy, yy, postanowiła sobie, że teraz na, cza na czas ciąży to będzie odpoczywać, będzie te różowe kocyki zbierać tak, tak, tak. I, i zastanawiać się, jak. Bardzo się z nią utożsamiam. <laughs> Ale no, no właśnie mi się wydaje, że to. Też jest wspaniałe i to jest moim zdaniem A z taki... drugiej strony ma tę motywację. Dobra, skończę to szybko, żeby jeszcze zdążyć to zamknąć przed porodem. Tak, ja myślę, tak, że tak, rozumiem. Tak, tak, to tak było. I, no, I mi się wydaje, że to jest wspaniałe, że jakby sprawiedliwości one tak. dokonują i. Karma wraca. Mhm. Ja powiem ci, że ja, w tej sprawie jest tak dużo elementów, tak dużo ciekawych, takich mechanizmów, które są fascynujące w takim małym kontekście, jak w soczewce widać nasze zachowania, nasze, może nie tyle błędy, ale, nie wiem, łatwowierność, albo takie zauroczenie, albo właśnie tutaj na przykład ambicje młodej dziennikarki, która po prostu się zapiera. Nikt jej nie wierzy na początku. Mhm, tak. Mało tego, ona rozmawia z policjantem w sprawie zaginięcia innej kobiety, e, i okazuje się, że tamto śledztwo e, po prostu e, z różnych innych przyczyn e, nie, nie, nie powiem detali, ale mm -hmm. nie, nie mogło być wyjaśnione, albo było wyjaśnione, mm, no i nie przyniosło to takiego efektu, jak oni by chcieli. No bo kładli nacisk na jedną e, hipotezę. Robili tak. śledztwo przeciwko komuś, a nie. Tak w sprawie w sprawie dokładnie także to jest częsty błąd to jest częsty błąd myślę że może w dzisiejszych czasach już tak nie będzie kiedy śledczy zdają sobie sprawę jak ważna jest psychologia behawioralna jakby branie pod uwagę motywacji jakby motywu sprawcy to jest ważne a nie tylko dowody bo jakby w dawnych czasach myślano tylko i wyłącznie o twardej materii mhm. Czyli, jak to udowodnić procesowo, plus było oczywiście operacyjne działanie, gdzie większość policjantów no, znała sprawcę, jakby porozmawiali z kilkoma świadkami i, i ta sprawa się już wyjaśniła. Ja powiem szczerze, że ja nawet przy tej książce to po prostu tak dużo jest takich małych elemencików, że nie jestem w stanie jakby podczas tych wywiadów, mhm. kiedy chodzę teraz w różne miejsca, żeby opowiadać, a jednocześnie wiem, że to jest ważne, jestem na gorąco, to w ogóle. Mam taką potrzebę, chyba zacznę nagrywać TikToki, chociaż ja po prostu nie, Tak. ale ja w ogóle, wiesz co, nie, nie, nie myślałam o tym, jak mi proponowano, to ja mówiłam, że nie, w życiu to w ogóle nie jest moja bajka, natomiast jest tak dużo takich mm. elementów w tej sprawie akurat konkretnie, o. i chodzi tylko o samego krwawego tulipana, czyli e, tego e, sprawcę i, i te wszystkie siekiery i te, w ogóle... Wyobra nie wiem, jeżeli dziewczyna widzi, że facet wozi w bagażniku siekierę e, i no. o, obok tych kwiatów i tych czekoladek, i y, y, y jakby nie przychodzi nic do głowy, no ja, y, ja dla mnie to jest po prostu y, nie, nie wyobrażam sobie, jak, czy miłość naprawdę może być tak ślepa. To znaczy, to po prostu jakby mi się nie mieści. Eee, nie A może się. ta siekiera jest tak oczywista i tak absurdalna, że nie może służyć do tego, tylko no nie wiem, no może rąbał coś tam. Nie no, on mówi, że przecież tak. jak pojedziemy na piknik, to... To urąbę, to, tak, to, to, to pole. Przepraszam za to, to okropne słowo, że na rąbie dr drzewa, czy tam drzewa na... Tak, na nie, on na ma wytłumaczenie na, na każdą przy... okazję, tak, oczywiście. Natomiast ja zawsze powtarzam, że y, jeżeli... Nie wiem, czy mogę to mówić brzyd takie brzydkie wyrazy, ale... Najwyżej wypikać. Dobrze, to się najwyżej wypika, ale to nie jest takie brzydkie. Mhm. E, jeżeli coś śmierdzi, to znaczy, że gówno jest pod stołem, tak? Dokładnie. Znaczy po prostu nie można y, ignorować tej informacji i po prostu należy się rozejrzeć i sprawdzić i, i na pewno nie zakochiwać w takiej sytuacji. No po prostu jakby to mi się wydaje, że to jest ich tych wszystkich dziewczyn największy Błąd, że one jakby za szybko się angażowały. Ale u kobiet też często chyba występuje taki motyw e, takiej, wiesz, ratowniczki, że ja go uratuję, ja mu mm. dam ten dom, to ja będę ta pierwsza, która mu coś dam. Postać Wandy w tej książce mnie trochę. E, czy ona jest. Mam wrażenie, że taką jedną chyba. O mnie się w sumie trochę zaczyna ta opowieść, potem ona no, niestety pomaga. E, i teraz właśnie, czy wie, czy nie wie. To jest chyba zagadka dla nas wszystkich, tak naprawdę. Ale czy on ją kochał faktycznie, czy to też narzędzie hmm. zbrodni? No bo on bo... mówi wszystkim, nie że tak, tak, kocha. Tak, tak. Znaczy, a... Czy on w ogóle potrafi kogokolwiek mm -hmm. kochać? On chyba nawet nie kocha samego siebie. Myślę, że nie. Myślę, że po prostu. Mm, ale potrafi oczywiście o tym kwieciście opowiadać, natomiast z całą pewnością kochał jej majątek. Kochał jej mieszkania, kochał to, że ona mu pomaga załatwiać y, ten deal, o którym nie będziemy mówić, mhm. i kochał to. To mu schlabiało, to po prostu podnosiło jego wartość. I w gruncie rzeczy, tak jak mówimy o tych kobietach, które były zakompleksione, miały to niższe poczucie własnej wartości z różnych przyczyn, y, to on też. Tak, tak jakby. No właśnie. Co, Czego jakby, jemu brakowało w życiu? Y, no wiesz co? Y, nie. Chciałabym odpowiedzieć na to pytanie, mhm. ale tam jest taka jedna scena pod koniec książki, która myślę, że to wyjaśnia. I to jest scena, w której widzimy tak jak widzimy prawdziwego Adama Szulca, potwora w tej scenie, którą mówiłam wcześniej, gdzie są te mhm. zacytowane stenogramy, tak wcześniej przed aresztowaniem jest scena z pewną osobą, gdzie on jakby jak w lustrze odbija się i widzimy co było dla niego najważniejsze, i komu chciał dorównać? Bo w gruncie rzeczy on całe życie próbuje pokazać się lepszym niż jest i nijak mu się to nie udaje. Mhm. Dla mnie, jakby taka jego motywacja, on pewnie nie zdaje sobie z tego sprawy. Myślę, że to jest zupełnie nieświadome działanie, bo on oczywiście, oni w ogóle wierzą w to, że jeżeli jakby świat zewnętrzny definiuje mężczyznę. To jest odwrotnie niż u kobiet, czyli jakby nasz świat wewnętrzny jest najważniejszy. Natomiast u mężczyzny świat zewnętrzny potwierdza jego wartość. I w momencie, kiedy on ma pieniądze, sukces jest zwycięzcą, no to moja wartość jest wysoka. Jeżeli tego nie mam, to moja wartość jest niska. I y, dodatkowo w jego przypadku mamy do czynienia z bardzo dużymi oczekiwaniami ze strony rodziny. Mm -hmm. I y, Adam Schulz, kiedy go poznajemy, on tylko udaje, że jest zwycięzcą i wojownikiem. To też jest bardzo ważne i w ogóle zbrodnia się z tego bierze. Zbrodnia nie bierze się znikąd, że ktoś miał słabszy dzień. Ten dzień musiał być słabszy od dłuższego czasu, żeby wygenerować frustrację i gniew. I tak, tak... silną, mhm. ogromną, gdzie już jakby nie panujesz nad tym, bo on to robi na zimno, i ta pierwsza scena, kiedy on idzie po siekierę, to dosyć. Nie, 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 nie powiem kiedy to jest to jest scena, w której który się tak naprawdę moim zdaniem nie zaczyna tylko to już jest po prostu wypracowany model a potem jakby jego bezkarność wynika z tego, że on już tyle razy to robił że on jest jakby doprowadził do perfekcji jak on mówi, trzeba się namachać łopatą mhm. on y też w ogóle oczekuje od ludzi bardzo dużych poświęceń, pracy takiej dokładności i jakby zresztą biegli to potwierdzili w ogóle biegli, badali go pod kątem czy nie jest seksoholikiem bo on przyprowadzał te 4-5 dziennie dziewczyn do mewki do tego motelu na godzinę legendy o nim mężczyźni opowiadali, to też jest bardzo ciekawe że dla mężczyzn to było takie nobilitujące i, on, i mężczyźni uważali, że to jest takie że to jest taki gość ladaco taki, że to jest takie świetne wydaje mi się to trochę straszne Mhm. Że, a z kolei jest taki stereotyp, że te kobiety, które zostały uwiedzione, no to one są takie łatwowierne i głupiutkie. I jakby te stereotypy, te dwa stereotypy są, uważam, potworne. To jest tak. w ogóle i na tym, na tym ta sprawa tak naprawdę siedzi. I tak jak dzisiaj wiemy, że męska, żeńska energia, że to się wszystko miesza, że nie można tak genderowo patrzeć, tak tutaj w tej historii ten gender totalnie działa. Zresztą jedna z rodzin ofiar przez bardzo długi czas nie zgłasza jej zaginięcia. To jest ofiara, która, no... Prawdopodobnie trudni się prostytucją. Jest w ogóle ofiarą sutenera itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I nikt z rodziny nie chce o tym mówić, właśnie z tego, z tego względu, żeby właśnie nie oczerniać ofiary, a z drugiej strony jest bohaterka, która jest alkoholiczką. I też rodzina bardzo tutaj no nie chce nawet zwracać uwagi na ten problem, żeby nie oczerniać, no bo to jest takie. Co, czyli co, my się wstydzimy, my kobiety się wstydzimy, i, I rodzina, się wstydzi, i rodzina za się wstydzi za nią. Wobec czego lepiej, żeby dalej była zaginiona. Tak, prawda? Tak. Bo to po prostu taki jest morał. Mhm. Uważam, że to jest straszliwe. Straszne. Mhm. I, i, I myślę, że tak jest w wielu środowiskach, że to nie dotyczy tylko tej książki. Bardzo często kobiety też nie mówią o różnego rodzaju. Nie wiem, są w toksycznej relacji, doznały jakiś krzywd emocjonalnych czy cielesnych i o tym nie mówią, bo się wstydzą. Mm -hmm jakby ten wstyd dotyczy przemocy domowej i tych wszystkich elementów, jakby ten wstyd jest ważniejszy od tego, żeby dostać za dość uczynienie albo wyjść na prostą, jakby nie wiem nawet niektóre nie chodzą na terapię, bo przecież musiałyby o tym powiedzieć a to przecież wstyd. A no, to jest przecież nasze czasy bo to jest 2016, 17, 18, 19 rok Dokładnie, to się nie dzieje dwie dekady tak. temu, to się dzieje teraz. teraz Wyrok był w ubiegłym roku e, w czerwcu bodajże więc po prostu to jest w ogóle no, jest tak, jakbyśmy się cofnęli do jakichś czasów, gdzie nie wiem, nie, może nie tyle, gdzie nie miałyśmy jeszcze praw wyborczych, ale gdzie kobieta nie mogła pracować i nosić mhm. spodni, tak? Czy mi się właśnie tutaj szczególnie przy, przy sprawie tej alkoholiczki, tej kobiety dotkniętej alkoholizmem, właśnie to przy, przypomniała mi się taka historia z Niemiec. No, trochę zupełnie inny klimat, bo to egzorcyzmy, ale. Mhm. Chora psychicznie, y, analizę Michel była przez rodziców i przez księdza y, doprowadzona. Wiem, co to za sprawa. Dokładnie. Mm -hmm. I tam dla rodziny, bo to była pierwsza córka, więc ta, która powinna spełniać oczekiwania, y, dla nich było łatwiej doprowadzić ją do śmierci, prze, prze, przeprowadzić ją przez dosłowne piekło, byleby nie dostała piętna, nie odciśnięto na niej piętna chorej psychicznie córki. Mhm. Znaczy w ogóle choroby psychiczne to jest jeszcze dodatkowy element, tak. y, który stygmatyzuje jeszcze całą rodzinę, bo to przecież mhm. ona przynależy, to są nasze geny, to jak to jest, to, to nas to tak. deprecjonuje. to z tak? nas to wyszło i to myśmy takiego wariata tutaj. Ale na przykład zobacz, jeśli chodzi o Adama Szulca, to tam mamy tak do czynienia z sytuacją, że on używa takiej kalki wojownika, czyli samca alfa jakby faceci z kolei, jakby w gruncie rzeczy, gdyby on nie, nie, nie chodził z tą siekierą i nie mordował kobiet, to byłby super facetem, tak? Czyli u, u, używamy tych elementów i to znowu jest taka, taki stereotyp, który e, bardzo wielu facetów by się pod tym podpisało, że to jest super, tak? No tak, jeździł super samochodem. Znaczy to też jest w ogóle niesamowite, bo on miał typ kobiet. Te wszystkie kobiety były, no w sumie miały sukces, albo były piękne. Albo były no, piękne, no, tam każda jest zadbana, a on. Jak ja sobie potem wejrzałam, za zajrzałam w Google, bo on w książce jest Blondynem, ma te niebieskie oczy, ten gładki tors, jest super zbudowany, itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie wchodzę w Google i mówię: gdzie jest tam znaczy, no, rzecz kwestia, uroda, kwestia gustu. No ale umówmy się, nie jest to klasyczny przystojniak i w ogóle. Znaczy, to, to jest bardzo ciekawe, co mówisz, i to myślę, myślę, że warto to podnieść. Y to, to nie jest tak, że ja tutaj y, kłamię w tej książce, wręcz mm -hmm. przeciwnie, ja nigdy nie powiedziałam, nie, nie pokazałam tak, nie było, że on twarzy. jest przystojny, tak. Tak, tylko że właśnie miał tutaj coś wydatne, tutaj miał usta, tutaj... Tak, i, i y, użyłam kilku elementów, zresztą od jakiegoś czasu w książkach w taki sposób ilustruję ludzi, żeby oddziaływało to na wyobraźnię czytelnika, czyli żebyś ty sobie wyobraziła tak, jak chcesz tą osobę. Y, Ale przede wszystkim... on dla mnie nie ma twarzy w książce, mm. to też jest ciekawe. No... Ta... Ma niebieskie oczy, to Tak, wiem. bo i te niebieskie oczy Miał ogromne niebieskie oczy, które potrafił, yy, którymi potrafił hipnotyzować te kobiety, jakby one działały. Yy, myślę, że jak człowiek ma taki jeden element, który jakby fizycznie yy, przyciąga, to uczy się. No, nie był młodzikiem, miał około 40. Yy, to, kiedy pierwszy raz zabił, jest dyskusyjne, więc nie, nie umówmy mm -hmm. się, że jest około 40. Mm -hmm. Był bardzo wysoki. I był postawny. Jeżeli widziałaś zdjęcia z procesu, czy to, co jest w internecie, więzienie bardzo zmienia człowieka. E, na przykład morderczynie, te kobiety, które są bohaterkami tej książki, mm -hmm. e, w aktach na przykład zaresztowań, albo jeszcze wcześniej, jak są jakieś zdjęcia sygnalityczne, to bardzo często były to bardzo atrakcyjne albo przepiękne, nawet kobiety. Kilera z tej książki, w ogóle tutaj widzimy ją i staraliśmy się jakby odtworzyć jej, jej urodę, ale jak ja zobaczyłam jej zdjęcia, ileś lat wcześniej, przed zatrzymaniem. Modelka, tak? Wiedzenie bardzo zmienia ludzi też przez to, że jakby warunki są takie, jakie są. To funkcjonujesz w przestrzeni strachu cały czas. Na pewno, na, na pewno, mężczyzna, jak przytyje i staje się taki, wcześniej był umięśniony, a, a potem jakby to przez nie ćwiczył, no jakby kapca nie jesz, tak? Natomiast to jest sumienie ważne, dlatego że mężczyzna nie musi być piękny, żeby kobiety się w nim zakochiwały. On wykorzystywał mm, oczywiście mm, elementy zadbania, był zadbany bardzo dbał, wręcz obsesyjnie dbał o swój wygląd, o swój wizerunek. Kto był pedantyczny? Totalny czyścioszek. Taki, tak. po powiedziałabym, potrafił aferę zrobić y, 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 tym swoim znajomym, koleżankom, y, kochankom y, o to, że coś jest źle przestawione u że niego. Mnie najbardziej taka scena y, tam y, ujmuje, czy w sensie ona tak, taka jest żałosna trochę, że on do jednej z nich przynosi dywanik do przedpokoju, bo nie lubił piasku na podłodze. Tak, tak. To... Żeby był dywanik do butów. Albo, albo na bardzo lubi, kiedy on pożycza od niej samochód, bo zawsze oddaje wyczyszczony, wyczyszczony wysprzątany. Tak. Ale wracając jeszcze do tego jego wyglądu, mm -hmm. e, kilka rzeczy robił. Dobre perfumy, dobre markowe ubrania, które są eleganckie i które tworzą formę, taką zewnętrzną tak. formę. Dobrze ostrzyżony, dobry wóz. Dobry hotel, dobra restauracja, szarmancki, rycerski, otwieranie drzwi podczas wysiadania z samochodu czy wchodzenia do knajpy, filharmonia, opera. Jakby tworzenie takiej struktury plus. Budowanie takiej iluzji na samym początku bajkowej, ja cię ochronię, ja cię uratuję, tak. a w razie czego, jak ci się kran zepsuje, to on zdejmie te, te swoje spinki, spinki mhm. zawinie za, za swoje rękawy tej różowej koszuli i na twoich oczach momentalnie odbywa się naprawa tego kranu, czy cokolwiek tam ci się zepsuło. I, no i to jest straszne, ale to na nie działało tak. Jakby to sprawiało, że one się. Czuły bezpiecznie, że one miały poczucie, że spotkały pana idealnego, że teraz ich życie będzie łatwiejsze, teraz ich życie będzie przyjemne. No i, no i oczywiście, jakby te elementy związane z seksualnością. On dosyć szybko dążył do przełamania Zbliżania. tej sfery, I, i one jakby dostawały taki, taki fikcyjny komplecik. Taki pełny pakiet. Pełny pakiet, dokładnie. I, I nam się wydaje, że my musimy być piękne, tak? A on rzeczywiście, jakby, myślę, że każdy facet, każdy mocny facet byłby był w stanie zrobić te wszystkie numery, co robił Adam Schulz. Na szczęście mężczyźni, jak nie są wszyscy tacy, bardzo rzadko się tacy zdarzają. Ja bardzo wierzę w siłę męską i w to, że mężczyźni tak naprawdę w głębi serca są rycerzami i mhm. wiedzą, gdzie jest dobra, gdzie zło. tak I jakby funkcjonują w przestrzeni honoru i mężczyzna ma godność chyba, że jest jakiś zaburzony. Natomiast w przypadku zarówno Adama Szulca, jak i myślę każdego mężczyzny. I to jest bardzo poważny problem. Oni rozdzielają seksualność od yy, relacji miłosnej. To jest po prostu dla nich jasne, a dla nas nie. I to jest też taki element, który, moim zdaniem, nie wiem, czy kobiety już o tym zapomniały, bo my się trochę zachłysnęłyśmy taką przestrzenią, że jesteśmy wolne, niepodległe. I zapominamy o tym, że jakby biologicznie ten atawizm gdzieś jest i że te wszystkie elementy związane z naszymi emocjami, na które nie mamy wpływu, bo po prostu bierze górę, wyzwalają ci się te wszystkie hormony oksytocyna i te hormony szczęścia yy, i już nie myślisz w takich kategoriach yy, racjonalnych. To moim zdaniem tylko i wyłącznie to czasami wyjaśnia, że bohaterki krwi w piach zachowywały się w taki nielogiczny sposób. A on Cały czas zachowywał ten rozsądek. Nie wiem, czy zauważyłaś, że on nie pił, nie palił, nie przeklinał, ale za to je upijał. Jeszcze dosypywał im różne tak. proszki, żeby one były, y, jak mu pasowało, żeby one nie pamiętały niczego. I ogólnie jakby brał kompletnie jakby władzę nad ich życiem. Totalnie je dominował. A one były szczęśliwe, ponieważ im tego brakowało. Brakowało im mm, takiej opieki. Myślę, że one. Same nie potrafiły się zaopiekować sobą w takim metaforycznym sensie, symbolicznym. I ponieważ ta dziura wystąpiła, no to kiedy pojawił się taki Adam Schulz w różowej koszuli i w Mercedesie, to po prostu szły za nim. Książę, na białym koniu. Czy ty chciałabyś, bo na początku myślałam sobie, że skoro miałeś dostęp do akt, to, idąc za przykładem polskich morderczyń, poszłaś do więzienia i z nim rozmawiałaś. Czy tak było? Nie, nie chciałam z nim rozmawiać. No właśnie, dlaczego? Pewnie to byłoby możliwe, ale ja uznałam, że to by, to by była za duża, po pierwsze, gloryfikacja, za zbyt za, za wielką przyjemność pewnie bym mu uczyniła. Poza tym nie potrzebowałam tego, żeby zrozumieć tą historię, jakby. Cały profil jego, on jest totalnym standardem dla mnie. Po napisaniu tych wszystkich książek, po przeczytaniu tak wielu akt, po rozmowach z profilerami, ze śledczymi, z prokuratorami, dla mnie to jest książkowy przykład psychopaty, manipulanta, który działa z rozpowodowanej motywacji, ale tak naprawdę jakby on. Tam nie ma tajemnicy dla mnie. To nie było tak, że ja potrzebowałam go spotkać i zmierzyć się z nim, spojrzeć mu w oczy, te błękitne i tak dalej bardzo dużo było danych też filmowych zdjęciowych, świadkowie oni mówili rodzina tych kobiet jego własna były zeznania jego, je, jego rodziny, bo przecież on miał wcześniej swoją rodzinę Córkę. bardzo ciekawą postacią jest córka, bardzo ciekawą bardzo interesującą jak już dotarłam do tego momentu to sobie pomyślałam, nie, nie wierzę jeszcze nawet to, nie powiem co, bo, bo, mhm. bo, bo, bo byłby spoiler więc uznałam, że to nie jest dla mnie interesujące. Zwłaszcza, że y, to, co y, naprawdę mnie interesowało, to były te mechanizmy, jak on, jemu udawało się uwodzić te kobiety, w związku z tym, jakby siła ciężkości była na, na, na ofiarach, jednak. I Czyli stanęłam po stronie ofiar. Y, bo wiedziałam, że one po prostu, jeżeli dobrze jest głębie, one były dla mnie, ich zachowanie było dla mnie tajemnicze. Zwłaszcza, że ich było bardzo dużo i one były bardzo różne. Teraz już rozmawiamy o tym profilu, ale kiedy czytałam akta, przysięgam, myliły mi się te imiona. Mhm. I w ogóle nie, nie, nie rozumiałam, dlaczego taka kobieta, która no ma totalnie poukładane swoje życie i właściwie mogłaby mieć każdego faceta, taka jest prawda, wybiera kogoś takiego, żeby cierpieć, bo do tego się to sprowadza. Jest dużo płaczu w tej książce. Dlatego uznałam, że Adam Schulz prawdziwy nie jest dla mnie interesującą postacią dokumentacyjnie i po prostu stworzyłam go. Myślę, że ten obraz jest bardziej prawdziwy, aniżeli byłby, gdyby on mi sam się przedstawiał, ponieważ manipulanci uwielbiają jakby takie maskarady, więc on na pewno by stworzył pewien rodzaj kreacji. I jestem absolutnie przekonana, że bardzo wielu rzeczy on sam sobie nie uświadamia. I może nie być zadowolony, jak będzie to czytał. <laughs> Tego mu trochę <laughs> życzę, żeby nie był zadowolony. E, jeszcze chciałam z tobą porozmawiać o jednej rzeczy, ponieważ ta historia, e, zanim poznałam ją z tej książki, i cieszę się, że ta książka powstała, była dla mnie głównie sensacją. Mm -hmm. Ona była przez media opisywana, Wiesz, media uwielbiają te słowa: wampir, nożownik i tak dalej. Tutaj jest tulipan. I... To tak jak dla mnie. Dokładnie tak. tak samo miałam, kiedy Paweł do mnie z tym przyszedł. No właśnie. Mm -hmm. I, I udało się z tej historii wydobyć to, co jest w niej najważniejsze. I bardzo się z tego cieszę i gratuluję Ci tego, też Ci dziękuję za to, że ta książka pokazała dramat. Ofiar, rodzin. Wiesz, co ja myślę, że. To też jest zasługa wszystkich ludzi, którzy poświęcili mi czas, bo nie tylko były akty, ale też mnóstwo osób y, zgodziło się ze mną porozmawiać, i jakby podzielić się takimi swoimi refleksjami. Ja miałam dzięki temu między innymi na przykład, tutaj muszę wspomnieć sędziów, bo innych osób nie mogę nazwisku ujawniać, ale y, sędzia, która orzekała w tej sprawie, też kobieta. a kobieta. An, dokładnie Anna Rutecka-Jankowska. Y, ja pamiętam, że y, y, kiedy rozmawiałyśmy, to ja po prostu y, zadawałam takie pytania, które, na które na przykład ona nie znała odpowiedzi, mimo iż jakby całą sprawę znała, orzekała w tym y, procesie. Y, wyrok zapadł i, i potem była pierwszą osobą, której wysłałam książkę. Maszynopis takiego brudasa jeszcze, y, który potem się prze, prze, przepisuje. Ale chciałam, żeby zobaczyła koncepcję, bo tak jak ci mówiłam, zaczynałam trzy razy, więc co mi, co mi przeszkodzi, jakby było źle jeszcze raz na zacząć. I Ania mi powiedziała, że właśnie, że to jest niesamowite, ale dokładnie udało się oddać jakby klimat tej historii i takie jądro emocjonalne, że... I powiedziała mi coś, co po prostu mnie... Zruszyłam się wtedy, to mnie poruszyło bardzo i zbudowało. Powiedziała, że ona niektóre rzeczy zrozumiała po lekturze tej książki. Mm -hmm ponieważ same fakty, jak masz tylko fakty, ale tak to jest zawsze w sprawach manipulantów i oszustów, bo tu mamy jeszcze morderce dodatkowo, ale wszyscy oszuści, że jakby generują tak dużo tego bym powiedziała kontentu swoich działań, że po prostu nie rozumiesz, nie jesteś w stanie, bo im, im chodzi o to, żeby tak zamydlić, żeby... Nie można było zrozumieć. Żeby nie można no było. No właśnie, tam się nie klei. Tam nawet są takie w książce fragmenty. Ja z tego ja tego nie rozumiem. Coś mi tutaj nie pasuje, to jest zbyt skomplikowane. Tak. Więc zaufam. Mhm. No i jakby to było dla mnie e, najważniejsze, kiedy, kiedy Ania powiedziała coś takiego, i pomyślałam sobie, że e, zresztą też mówiła o tym, że e, kiedy orzekała, kiedy czytała te akta, to jakby. Mm, identyfikowała się z tymi kobietami i jakby może nie tyle sympatyzowała, co no wiesz, nóż ci się w kieszeni otwiera ze złości i masz ochotę po prostu ją potrząsnąć, żeby mm -hmm. się ogarnić, się zrozum, tak, tak? rozumiesz? Tak. No, Szarknąć się, tak. tak. I e, to był też mój dramat w zapisie, że ja wiedziałam, że, że muszę to opowiadać, tak jak, e, tak jak to się działo. Nie mogę nic zmienić. Możemy tylko obserwować te wydarzenia i widzieć, jak, jak to po prostu się rozpada, jak ten świat się rozpada, jak to wszystko e, i tak musi nastąpić. I po prostu stąd też moje takie porównanie do greckiej tragedii. Myślę, mm -hmm. że e, po prostu pewne rzeczy musiały się wydarzyć w taki sposób, bo chyba, że nastąpiłaby taka sytuacja właśnie tego wstrząśnięcia, otrzeźwienia, zresztą... Jedna z bohaterek, nie powiem która, po wszystkim, która przeżyła, mówiła o tym w swoich zeznaniach, że ona ma wrażenie, jakby obudziła się ze snu albo jakby wytrzeźwiała. Tak jak następnego dnia. Y y y po prostu budzisz się, masz kaca mm -hmm. strasznego, niektórych rzeczy nie pamiętasz, niektóre rzeczy są dla ciebie straszliwe i nie wierzysz, że, że brałaś w tym udział i że to nie ja, to jest niemożliwe. Jakby, jakby to, jakby ktoś ci zdjął po prostu klapki z oczu. Bardzo wiele z nich mówiło coś takiego. Inne mówiły, podczas procesu zeznawały, że one czują grozę, ponieważ one były w relacji z nim i one. Go znają jako osobę zupełnie y, czarującą, czy y, właśnie. Y, Wszystkie mówiło o tym jego rysie dżentelmena, y, tego rycerza, i y, że jest taki sympatyczny, ale powiem ci, że odkąd książka jeszcze y, y, do tej pory była w przedsprzedaży, ale jak opublikowała informację, że można już ją kupować, Mam bardzo dużo listów od osób, które go znały, albo które się z nim przecieły z, z, z tej miejscowości, z której pochodzi, i piszą do mnie kobiety i mężczyźni, e, że właśnie wcale nie był taki sympatyczny, że e, napisała do mnie pani, którą pozdrawiam z tego miejsca, że chodziła, on prowadził taką fabrykę cukierków, zresztą to w książce tak. się pojawia. I że chodziła z dziećmi ze szkoły te, te, te cukierki tam obserwować, jak oni je robią, czy kupować. I że on wcale nie był sympatyczny, był okropnym goburem I widzisz, jakby to jest też takie typowe dla tego rodzaju ludzi, że... Był miły i sympatyczny dżentelmeński wobec kobiet, które mogły mu się przydać, bo na przykład w jego przypadku miały majątek, a pani ze szkoły z dziećmi nie mogła mu się do niczego przydać, wobec czego był gburowaty i, i zniechęcający i antypatyczny. Um, ludzie też mówią, lokalni, którzy znają tą historię, że, um, że są wdzięczni za, za tą książkę, ponieważ jakby to um, poruszyło ich wszystkich i w gruncie rzeczy to jest nieduże miasto, oni się znają i to jest tak, jakby mm -hmm. ten zły krążył po Twoich ulicach gdzieś tutaj, wiesz, tak. chodził i masz poczucie, że to mógł być Twój sąsiad albo ktoś, kogo widujesz z pieskiem. Na no Boga można było u niego kupić cukierki. Można było też, on prowadził kilka biznesów. różnych biznesów, więc jakby to, to, to nie było tak, że on był. Mogłaś z nim morsować, był tym wicekierownikiem tego klubu morsa i tam były zgromadzenia bardzo dużo, modne to było, chyba nadal jest tak. y bardzo, więc y w związku z tym jakby przyjaźnił się z ludźmi z elity miasta, ten wątek też się pojawia, tak. y może nie, nie będę więcej mówiła, ale jakby myślę, że... W większości przypadków myślimy, że ten psychopata, który yy, morduje w, w nocy o trzeciej nad ranem, jak wracasz przez park, albo yy, idziesz w ciemną uliczką, yy, oni zwykle z, jakby chowają się w tłumie, mają, jak ja to mówię, twarz podobną do nikogo, są nie niekoniecznie jacyś wielcy rośli. Yy, to jest mit. Jakby większość z nich ma bardzo niskie poczucie własnej wartości i yy, są raczej, mają taką czapkę niewidkę. A on wybrał inny kierunek. Wybrał kierunek, jestem widoczny i robił pewien rodzaj maski, kostiumu, takiego teatru, taki rodzaj spektaklu czynił. I to był, było dla niego to alibi, i to, był, to była dla niego ta ochrona. No bo to jest niemożliwe, żeby taki człowiek. Poza tym, pod latarnią najciemniej. Tak. Dziękuję Ci bardzo za tę książkę, za to, że dzisiaj mnie odwiedziłaś, za tę rozmowę. I wszystkim bardzo, bardzo polecam. Mówię zupełnie, zupełnie poważnie. Świetna literatura, świetna historia. Myślę, że nie prześpicie nocy, jeśli zaczniecie czytać po południu, a wieczorem. Więc polecam jednak zacząć ją rano. Yy, Krew w piach yy, książka o miłości. Nie, o nie o miłości nie o chciwości, nie. O, o złu. Myślę, że to jest takie remedium na to, jak się ustrzec przed Adamem Szulcem. Tak. Przed A Adamów psychopatem. Szulców na pewno na tym świecie jest kilku. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję.